Witam, z tej strony Czerwony Pingwin. Jesteśmy w Galerii Katowickiej z takiej okazji, że Burger King ma tanie nuggetsy po 5 zł po opakowanie, więc kupiłem sobie parę sztuk, po ketchup specjalnie musiałem dobiec. No więc tak, no to co, bez zbędnego gadania po prostu zacznę sobie to jeść, zobaczymy jak mi pójdzie. No i tyle, mam wodę, kolę obok siebie, żeby to jakaś przepitka była, bo ilościowo na sucho się raczej nie je. Więc lecimy, zobaczymy. Dobra. Ups. A, dobra. Nawet lekko gorąca. Szczerze, nie miałem wcześniej okazji ich jeść. Gorące są. Ale ponoć na zimę są niedobra. Czerwony pingwin i jedzenie na ilość. Zobaczmy. Pierwsze poszło. Gorące są. Miałem okazję oglądać inne filmiki, bo rok temu, czy tam nawet 2 lata temu się tym nie interesowałem, nie wiedziałem, że coś takiego jest. Ciekawe, ile paczek zostanie. Żeby nie było. Pełne opakowania. Ciężko się cokolwiek mówi. Ciepłe są, mega ciepłe. Już na nie uważam, bo są lekko gorące, naprawdę. Wybaczcie, że nic nie mówię, ale chyba rozumiecie sytuację. Właśnie, muszę później pokazać, że pudełka są już puste, ale jak będę czuł duży kryzys, to na pewno zobaczycie pudełka. Tego to chyba dosłownie przegryzłem całego. Opakowanie ponoć waży niecałe 200 gram. Tak na wstępie można powiedzieć, że 5 paczkami też można się nawet trochę najeść. Trochę to taki żart. Albo ironia, jak to u mnie często bywa. Te nuggetsy dosłownie odebrałem przed chwilą, w ogóle nie zrobił się chłodne, nie? Postaram się pierwszy raz przyspieszyć filmik, bo ja nagram jakiś dłuższy, pewnie będzie trzeba go przyspieszyć. Później wam pokażę resztę. Można powiedzieć, że w połowie już smak się utrwala. Ja mówię o połowie. Jaka kuźwa połowa? Połowa to będzie za chwilę dopiero. O! Nuggetsy! Ale mnie to zaskoczyło. Dobra. Chociaż... sucho zaczyna się robić. Thank you.
smak jest naprawdę teraz już taki utrwalony. W komentarzach możecie napisać, ile zjedliście nuggetsów. Z chęcią poczytam. Opakowanie przede mną. Jeden. Nie powiem, gorzej wchodzą niż na początku. To na pewno. Kolejne opakowanie nuggetsy. Ciekawe co w środku. No, nuggetsy, wow. Może kolejną paczkę, może by tak z ketchupem. Akurat po ketchup jeszcze musiałem podejść drugi raz. Jest coś tu takiego. O. Może do pudełka. Przynajmniej to zmieni troszeczkę smak. Można się już czuć najedzony. Działa jakby się po nich czuł. Może lepiej, może gorzej niż po ostrości, zobaczymy. Chociaż takie mega ostrości to raczej nie przebiją. Może być grubo. Jakby się ktoś teraz mnie zapytał, czy te nuggetsy w smaku są dobre, to chyba bym powiedział, że chyba już nie. Chyba mi przestały smakować. Żeby nie było jeszcze ostatnie, nie? Nie wiem ile czasu będę to nagrywał, ale wiem, że chyba bodajże po 50 minutach głos może mi się przestać nagrywać, więc może być jakieś cięcie. Każę wam potem tamte zaległe jeszcze. Żeby nie było, że nie zjadłem. Nie powiem. Cóż ja. Nie wchodzi to aż tak łatwo. O, kolejna paczka nuggetsów. Wow, cieszę się. To może z ketchupem. W komentarzach możecie pisać, jak mi poszło. Nawet hejterzy mogą się wypowiedzieć. Mam to gdzieś, jak będą narzekać. Zawsze wiadomo, że może być ktoś lepszy od ciebie. Nie ma żadnego problemu. Ale sucho w ustach. Jeden ketchup do tych nuggetsów to jest mało. Zapomniałem kupić jakiegoś zwykłego. Również mógłby coś powiedzieć. Czerwony pingwinie, czemu sobie nie wziąłeś ostrego sosu? Bo pewnie z ostrym sosem bym ledwo 5 pudełek zjadł. Na tym się skończyło. Najgorsze w tym wyzwaniu jest to, że jak naprawdę nie da się zmienić smaku. Cały czas ma się wrażenie, że je się cały czas to samo. Co by się tu dziwić? Co można znaleźć takiego innego w nuggetsach? No, jeśli mam dość czasu, to mi się rozłączy.
nagle zadowolony, ja bym dosyć nie dobił. To będzie raczej męczarnia. Ale po pół godziny sobie będę wiedział, jak mi idzie jedzenie na ilość. Przynajmniej to będzie odpowiedź, co by było, gdybym się podjął jakiegoś innego challenge'a. Miał tylko pół godziny. A już akurat w jakimś mega pośpiechu to już nie wiem. A tu tylko trzy nuggetsy w pudełku. Tak myślałem, że dobiję do tych maksymalnie 80. No i chyba się uda. Ale miele i miele. Jednego doprawimy. Heinz. Dobry na frytek. Niestety na getsy. Ketchup, szczerze mówiąc, chyba tak nie pomaga. A tu tylko takie trzy opakowania, no. Zaczynałem się do mnie uśmiechać. To znaczy, że się źle dzieje. Pamiętajcie, jak ktoś jej się zaczyna bawić jedzeniem, to znaczy, że się kończy. Chyba im, że na żołądku, czy ja. Muszę tak do setki chociaż dobić. W takich momentach się myśli, tak niewiele, a tak dużo. Powiem, dobre były na początku. Dobra, czas na zmianę. No, jakoś poszedł. W tym momencie minął czas, ja bym pół godziny miał 10. A tu tylko 3 opakowania, znaczy 2,5. Kiedy patrzysz w pudełko i tylko 5 sztuk. Jak to się mówi? Mój entuzjazm nie jest zbyt wysoki. Już się odbija. To znaczy, że brzuszę się już najadł. Finalizowany już byłem w połowie, mi się wydają. Ewentualnie jak będzie cięcie, to ze względu na włos, ale jeszcze trochę czasu. Dwie sztuki zostały. Ostatnie dwie sztuki. Przy tej ilości to nawet żarty w ogóle żadne nie przychodzą na myśl. Odkasłabym sobie. Spokojnie. Nie, nie pożegnam się. Chyba. No, tylko dwa ostatnie opakowania, no. Sam się bym nie spodziewał, że dobiję do ostatnich dwóch.
No, może to wymęczę. Nuggetsy. Wow. No jak dobiję do setki, to będzie tak wymęczona. Wszędzie smak nuggetsów. Dla zmiany smaku. Ty się powiedziałem, że akurat Heinz dobry dla frytek. Ale tak szczerze mówiąc, on jest bardzo dobry. Jest tak agresywny, można tak powiedzieć, że zabija smak potraw. Już to pamiętam. Teraz też tak. Delikatnie mówiąc, jest za mocny. Jak wyciągnę i zacznę je liczyć, ile jest w opakowaniu, to znaczy, że już jest. Że już jest limit. Powoli nadchodzi ten czas. Już zerkam. 6 sztuk i pudełko. Ale i tak będę z siebie zadowolony, jak wcisnę te 6 sztuk do końca. Taką okrągła liczba 100 mi chyba wystarczy. Chyba że coś się wydarzy i puszczę pamię. No, w końcu by się to działo na kanale Czerwonego Pingwina. Ludzie, czy to naprawdę jest dużo? Zobaczcie, 5 sztuk. Jak się wyrobię jeszcze w te kolejne 10 minut z ostatnimi sztukami, to nawet się tam nie rozłączę. Dla ciekawskich. Nie no, w sumie reklamówkę mam, ale to by nie przygotowałem. Ostatnie 4. A ta ostatnia paszka to była tak specjalnie, jakby miałoby mi braknąć. No ale chyba nie. Dobra, że mi się nie chce jeść. Będę to miał jakieś wiadro picia, bym lubił. Tak od razu. No, ewentualnie jakiegoś szejka. No, szejka to bym myślę, że wcisnął. Zrobię najwyżej dogrywkę. No, tak jak mówiłem. Jeszcze chwilę się rozłączę. No, może udać mi się docisnąć. A, może by się pośpieszyć, bo wtedy pan pokaże na kolejna. Ostatnie 2. I tu przede mną leży setny nugget. Setny. Tylko go zjaś. No już zjadłem, czy trzeba przełknąć? Nie dobry ten nuggetsy. Od początku nie były niedobre. Rostuj oczywiście. Dobre to były. Pierwsza sztuka. A więc tak. Bo mi się tutaj rozłączy. Tu zjedzone. A czemu? Będzie się sypać. Zjedzone. To pokazywałem zjedzone. Zjedzone. Ta jest cały czas pełna jedna. Zjedzone. A, nie chcę tu kruszyć. Zjedzone. Zjedzone.
też zjedzone. Zobacz, mi się odbija. Zjedzone. Zjedzone. No, bo to zostały 3 minuty. No ale co, no przecież. No. A, to może tak. No jak coś to dajcie jakiegoś zuba, jak wam się to podobało, to jeszcze napiszcie, czy macie jakiś pomysł tam dla mnie. Może 101? Tu zostało dosłownie 9. Za chwilę i tak mi się rozłączy głos i nagrywanie. Więc nie, może krótka przerwa. Chociaż i tak nie mam już ochoty już jeść chyba. Nie mam ochoty. Nie będzie 101. Wystarczy mi tyle w zupełności. Więc co? Widzimy się następnym razem. Negacje czuję je wszędzie. A się polałem. Dobra. Więc do następnego. See ya.